Witajcie w Poszukiwaczu, w którym jak zawsze mam dla Was 3 filmiki, które podbijają internet. Dziś zobaczycie, jak wygląda pomoc na pokaz. Mam nadzieję, że w połowie tygodnia znajdziecie trochę siły, aby wejść do internetu, który dzisiaj tryska nam prosto w twarz. Dzisiejszym sponsorem jest Surfshark VPN, niektórym znana usługa. VPN to rozsądne i sprytne rozwiązanie, które pozwoli Ci na korzystanie ze wszystkiego, co znajdziesz w internecie, bez ograniczeń lokalizacyjnych. Dzięki Surfshark VPN wszyscy jesteśmy równi bez względu na to, gdzie jesteśmy, a specjalna wyszukiwarka nie zapisuje logowań, nie śledzi poruszania się w internecie i nie ma reklam. A kod Poszukiwacz daje Wam 85% zniżki i 3 miesiące za darmo, podczas których sami przetestujecie ten program i ewentualnie z niego zrezygnujecie. Chociaż w to wątpię. Zobaczycie, że Surfshark VPN ułatwia życie. Sam korzystam z niego podczas oglądania Disney+, ale możliwości jest wiele. Sprawdźcie sami. Więcej informacji w opisie. A teraz przechodzimy do pierwszego filmu i tego, co się dzieje w USA, ale nie będziemy dyskutować, czy protesty są dobre, czy ich forma jest właściwa. Porozmawiamy o osobach, które próbują się na tym wybić, chociaż tak naprawdę nic nie wiedzą o problemie, no i chyba mają to głęboko gdzieś. Do tej grupy należy ona, Fiona Moriarty-McLaughlin, chociaż na pierwszy rzut oka tego nie widać. W końcu pomaga przy zabezpieczaniu sklepu, tylko jak po chwili się okazało, robiła zdjęcie na Instagrama, niczym nie pomogła i po minucie odjechała samochodem. Film na Twitterze nabił 27 milionów wyświetleń w 2 dni. I nie jest to anonimowa osoba, która chciała wysłać zdjęcie swojej mamie, która mogłaby pomyśleć, że wychowała córkę na porządną obywatelkę. To dziennikarka. Fiona była połączona z kilkoma gazetami i portalami, a mówię była, bo gigantyczne zainteresowanie tym filmem spowodowało, że wszyscy się od niej odcięli, a sama usunęła wszystkie konta społecznościowe. I raczej nie ma co się dziwić, bo ten film publikowały serwisy informacyjne, aktorzy, sportowcy, chociażby jak koszykarz LeBron James. Była dziennikarka, czy tego chce, czy nie, musi zniknąć z internetu, a w Polsce niestety rozrób nie ma i nie ma gdzie podjechać i nie da się zrobić fotki na tle zniszczonej witryny, ale można wrzucić zwykłe czarne zdjęcie, w końcu teraz każdy to robi. Zrobiła to też Sonia Bohosiewicz, dodając do tego hashtag Black Friday, czyli czarny piątek. Święto zakupów. Chociaż w Stanach dla niektórych te rozruby to jest święto zakupów, ale Sonia raczej nie to miała na myśli i po jakimś czasie usunęła wcześniejszy wpis, zastępując go nowym, przy okazji usuwając nieprzychylne komentarze, które sugerowały, że robi to pod publiczkę i niczego nie ogarnia. I pewnie takich osób jest więcej, tylko że ich nikt nie przyłapał, nie nagrał i nie pokazał prawdziwych powodów, dla których mieszają się w tę sprawę. Thank you so much. Jeżeli sytuacja tego wymaga, ludzie potrafią się zjednoczyć. I nie mówię tu o sytuacji w USA, bo tego sporu nie będziemy ruszać. Pokażę Wam to w wersji mikro w Rosji. Dokładnie w Sankt Petersburgu, gdzie płonęło jedno z pięter wieżowca mieszkalnego. Problemem była zastawiona droga pożarowa, przez którą nie mogła przejechać straż. Jednak dla Rosjan to żaden problem. I zebrała się ekipa mieszkańców, która pomogła przesunąć cały samochód. Jedna z kopii ich wyczynu nabiła 8,5 miliona wyświetleń na Facebooku. Dobre ruskie, ale według niektórych mogły się lepiej postarać. W końcu mogli przesunąć budynek do najbliższej rzeki. A tak całkiem poważnie, to niektórzy pytają, dlaczego straż nie staranowała samochodu. Dziwi to szczególnie Amerykanów, bo tam w takiej sytuacji nie patrzy się, do kogo należy blokujący samochód. Liczy się szybkie dotarcie do pożaru. Z drugiej strony, gdyby u nich zebrała się grupka, która chce pomóc, mogłoby się okazać, że większość przyszła, aby zrobić sobie zdjęcie, a po sekundzie odjechałaby w swoją stronę. Stąd też takie brutalne podejście. Rosjanie przenieśli samochód. To już dla niektórych imponująca rzecz. Za to miesiąc temu amerykańska społeczność Amishów przeniosła stodołę w jednym kawałku. Zrobiło to 300 mężczyzn. W tej społeczności, gdy jeden członek potrzebuje pomocy, zbierają się jego sąsiedzi i pomagają. A podczas budowy lub przenoszenia konstrukcji, takie jak dom lub stodoła, jak na tym filmie, Amisze nie używają elektronarzędzi, zamiast tego używają własnych rąk. Dlatego, kto wie, może komentarz Sansana mówiący, że Rosjanie mogliby przestawić cały budynek, kiedyś się spełni. Ruskie mają coś do udowodnienia. W końcu nie mogą być gorsi od Jankesów. Powoli zapominamy o wirusie. Zaczynamy normalnie żyć, chociaż świat po nim nie będzie taki sam. Zmieniamy swoje przyzwyczajenia, gdzieniegdzie stosujemy stare rozwiązania, a je czasami modyfikujemy. W końcu każdy zna kina samochodowe, które swoją największą popularność miały kilkadziesiąt lat temu. Przez wirusa znowu wróciły, m.in. w Polsce. Za to u naszych zachodnich sąsiadów Niemców na bazie samochodowych kin można było wybrać się na msze, które odbywają się na kościelnych parkingach. A dla tych, którzy nie mają ochoty na modlitwę, mogą wybrać się na autodisco. Na tej imprezie bilety sprzedają się w kilka minut. Pojemność parkingu to 250 samochodów, w których może przebywać maksymalnie 2 osoby. Dodatkowo na wjeździe można było kupić pićko i przekąski. Może patrząc na to, co dzieje się w Stanach i oglądając pierwszy filmik, mogliście stracić wiarę w ludzi, ale tymi kolejnymi starałem się wam ją przywrócić. To tyle w odcinku, pełne filmy w opisie. Standardowo wdzięczny jestem za lajka, komentarz, no i jeżeli zasubskrybujesz. Na tym kanale widzimy się w poniedziałek, codziennie na Discordzie. No i przypominam o Surfshark VPN i kodzie Poszukiwacz, który daje wam 85% zniżki i 3 miesiące za darmo. Więcej w opisie. Do zobaczenia. Hej!